Siemano, z tej strony Cubeson i witam was w czwartym odcinku z najlepszych trybów na Robloxie. Tak, powracamy, nie wiem czy na jeden raz, czy na start. Będziemy sobie grać cztery tryby, z czego właściwie dwa. No jak nie trzy, bo taki trzeci jest ciekawy o tyle, że właściwie nie wiem na ile co zrobimy, raczej go nie przejdziemy. No to trzy są takie krótsze, jeden mamy taki ciekawszy, naprawdę perełeczka taka mocna, wisienka na torcie. Polecam wam oglądać do końca, żeby zobaczyć te wszystkie tryby. Zachęcam was oczywiście do łapkowania, dzwoneczkowania, subskrybowania, komentowania, udostępniania, jeśli właśnie znajomych oczywiście, bez tego też da radę, ale trochę ciężko. Że jest. Widzimy się na pierwszym trybie. Oto pierwszy tryb. To jest właśnie ten, co mówiłem, że on jest bardziej dla opowiedzenia. Takiej swojej historii, można by powiedzieć, z tym trybem związaną ze mną. Niż bardziej graniem. Finnish buses, czyli fińskie autobusy na polski, tak? Wiem, muszę być dostępny dla was, więc no. Ten tryb po prostu polega na tym, że się jeździ autobusami. I tak, znaczy, tak naprawdę, teraz jeśli chodzi o pokazanie czegokolwiek, to właściwie za bardzo to chyba nie mam nic do pokazania. A mogłoby być kiedyś. Z jakiego powodu? Otóż ten tryb był dosyć śmiesznie zbugowany. Posiadał takie dziwne, śmieszne bugi, które polegały na tym, że właśnie mogłeś jechać tymi autobusami nawet 300 na godzinę, nawet więcej, nawet 500. I tak, i mogłeś tak jakoś dziwnie przyspieszały one i one tak się rozpędzały do takiej prędkości, że mogłeś wylecieć w kosmos. Waliłeś wjeżdżałeś w dom, cały autobus się rozsypywał, wlatywałeś kosmos poza mapę, totalnie wywalało cię na drugi koniec świata. No i kiedyś właśnie graliśmy, było śmiesznie, no ale twórca naprawił to, no i niestety już tak zabawnie nie jest, chociaż pewnie to nie był jego oczekiwany efekt, żeby było tak zbugowane, chociaż to było, wiesz, śmiesznie było, więc nawet jakby zostało tak, to by nikt się nie obraził, poza tym nikt nie gra w to. Jak widać, jestem sam na serwerze. I tak nie ma tutaj sensu chyba więcej już przebywać, więc przechodzimy do kolejnego trybu. Co to jest za tryb? Jakiś coś po chińsku, jakiś Quanzhong tworzył tryb, gdzie tu jest symulacja jakiegoś przejścia granicznego z Chinami. Ja nie wiem, czy to z Indiami, czy co. Że tutaj pa wojsko i w ogóle totalnie nie, jakieś dziwne rzeczy, zaraz zobaczycie, tak totalnie dziwne rzeczy. Tutaj coś po chińsku pisze, w ogóle przetłumaczmy to, bo może to ma jakiś sens. Dąż do sił zbrojnych dla niezwykłych osiągnięć. Co, jaka spódnica? Podobała mi się mapa graficzna i dodałem ją do zakładek. To pyta! O co chodzi w ogóle? Ostatnio to jest z dupy totalnie. Przechodzimy do tego trybu, nie wiem czy mi przypadkiem w ekranu IP, ale i tak grałem w to, więc no, nie wiem czy to w ogóle chiński rząd tworzy, czy ktoś na zlecenie chińskiego rządu, bo to tak dosyć wygląda, żeby tą swoją propagandę propagowali dalej. Więc dobra, wchodzimy do trybu. Też od razu wam powiem, że te rzeczy, te tryby będą wrzucone w opis, więc spokojnie. W ogóle rozpijmy się przed jakimś gwiazdem do bramy granicznej, do przejścia granicznego. Możemy tutaj jakieś czynności zrobić, na przykład tutaj coś po chińsku pisze, to tutaj robimy pajacyki. Możemy tutaj takie ręce zawiązać, tu możemy salutować, tu możemy pokazać brawo, brawo, brawo. Mamy tutaj, możemy coś tam robić. Tutaj mamy chiński bar jakiś. A co to jest w ogóle? To nie działa totalnie. Co to, jakieś certyfikaty tego szkodliwości dla ludzi? To co to w ogóle? Kurde, już na... Aha, wszedłem i jeszcze wyjście mogę z tego sklepu. No to zarąbiście. Tak, bo jest taka okropna, taka dziwna rzecz. Można kupić Starbucks, znaczy jest Starbucks tutaj, a przecież to są Chiny i to takie, i to jakby rządowych miejscu są, jest ten Starbucks. Nie to, że tak po prostu jest, pewnie tak też jest po prostu. No, a tam nie wiem, raczej jest, no. No ale w rządowych to raczej nie. Nie będę jakoś szczegółowo wgłębiał się, bo po co? Tu mamy pojazdy, zresztą czy te pojazdy działają? Właśnie nie testowałem, jak raz grałem. Ej, działa, działa! Okej, okay. Możemy sobie włączyć tutaj. O kurde. Teraz jesteśmy tymi pałami. Tutaj mamy straż pożarną, tutaj wieżę. Tam też można się przebrać. O, dobra, mamy tutaj ten sklep. O, mamy tutaj jakieś coś po chińsku. No i patrzcie, i sobie wchodzę i tutaj mamy automat z... I tam w jednym miejscu też jest w ogóle Apple. Znaczy sprzęt z Apple.
w rządowym budynku. Chin! Chin, powtarzam, Chiny są przecież antyamerykańskie, więc halo? Tutaj mamy barierki. Kogo nas obchodzą? O kurczę, jednak nas obchodzą. A pojedźmy sobie obok. Teraz tak, bardzo mamy tu ciekawe miejsce generalnie. Mamy jakiś też znowu bar z tym Dr. Pepper, o mamy Epsnak. O patrzcie tu, to jest chyba najbardziej komunistyczny element, taki powiedzmy chińsko-ludowy. Taki nie, no widać, że to propaganda. Miasto 2. No tutaj mamy budynek, tu też można się przebrać, tam jest szkoła normalnie. Tylko tutaj mamy normalne i mamy szkołę, tu się uczą, a właściwie tutaj kuwane jest to, jak Xi Jinping jest najlepszy i totalnie tego typu sprawy. Tu można helikopter przywołać i da się nawet nim sterować, chociaż mam problem z lądowaniem jego. Opa, jaki helikopter. Jak taki ten, nie, GTA 5 jest taki podobny. Oczywiście flaga Chin. Mamy tu naprawdę ciekawe miejsca, więc dobra, najpierw pójdźmy sobie do od góry. Tutaj mamy normalnie spotkania, więc ja mogę tutaj, nie wiem, jakieś spotkania robić totalnie, co jest porobane. Mamy jakieś biuro kogoś ważnego w cudzysłowie. Tutaj ma Titanic totalnie tak z dupy. Nie wiem dlaczego. Jakieś nagrody za to, za bycie. Wchodzimy sobie do sąsiedniego pokoju. No to też można się przebrać. Tu też za jakiegoś ochroniarza. Czy też jakiegoś generała, czy jakiegoś kapitana innego. Tu mamy w ogóle zdjęcia. China jest i... W ogóle, co jest? Czemu wkleił jakąś pęgę, czy wektorową grafikę? I to tak dziwnie wygląda, nie no. Brat po prostu mądry. To jakiś samochód. Lecimy dalej, bo to co na dole to jest totalna feremka. Tutaj jakieś pokoje, jakby to nikogo nas nie obchodzi. Tu tylko, że jest jakaś anime dziewczynka, to tylko co jest najciekawsze. To mamy katana, co totalnie też nie... W ogóle ten whistle, tak sechła, piało, piało. Chyła piał piał, bejfeng xiao xiao, tiendi i pien changmao. To w ogóle porwane, co to jest za tryb, nie? To jest właściwie najbardziej komunistyczne miejsce. Mamy Lenina, mamy tutaj ten plac. To jest w ogóle najbardziej porobany pokój, nie? Totalnie. Jakby, kto by się spodziewał, że jest w jakimś budynku rządowym, wojskowym, tak dalej? Ktoś by się czuł. To jest ten totalnie losowy pokój. Totalnie porąbany pokój, jak widzicie. Ktoś trochę ten za dużo gawr góry ogląda. Troszeczkę za dużo. Troszeczkę. I oczywiście flaga Chin, nie, no to super połączenie, dobra. Szybciutko przechodzimy do następnego. Jak widzimy, to jest totalnie bardzo dopracowany tryb. Jest to on tak ważny społecze, jest on tak, aż się wysłowić się mogę, jest on tak mocny, on jest tak po prostu ważny, że musiałem kudu dać tryb o nazwie przejazdy kolejowe. Polish Level Crossings. Wiecie na czym polega ten tryb? Na tym, że macie kilka przejazdów kolejowych, na serio. No i tam jakieś rzeczy do customizacji, czegokolwiek, ale to jest totalnie ważny tryb. Znaczy pewnie, oczywiście to nie będę wyzywał gościa, nie? Jakby tutaj nic nie ma do niego, raczej tutaj robił dla testu, nie tak wiecie, na poważnie, no ale nie tak ludzie grają! Okej, już jesteśmy za tym ciebie, możemy sobie tutaj Jeepa od razu wziąć, który jest bardzo szybki, jak widzicie. Bardzo szybciusieńko jedzie, tutaj mamy radio, które działa, możemy tutaj na przykład wiedzieć kolor bloków i tak wymieniłem teraz wszystko na różowe, tutaj też tak na różowy, tutaj, o, to jest super, no i możemy tak trollololo zrobić tak zwane. Tutaj, o, zmienię sobie na to i wow, mamy, o, i teraz nie widać nawet. W ogóle ten pociąg, ja strasznie chcę mi się śmiać, bo to jest taki kloc jeżdżący, ale mówię, nie chcę obrażać tego twórcę. Na tym polega tryb, że właśnie pociągi przejeżdżane można tutaj wywoływać przyciskami. No ale dobra, ja bym chciał przejechać, a wy kurde, dobra, no ja wjadę do innego przejazdu tak naprawdę, bo już tutaj nie chcę wam, nie wiem, mać, nie da trzymać jakieś RP, dobra, złamię prawo, przejadę. No, abym sobie wjeżdżał. Wjeżdżamy pod pociąg i przechodzimy do następnego trybu. Dobra, ostatnim, ważnym, bardzo ważnym społecznie trybem jest Gondola Ride into 89,212,032 ounces of nuclear waste.
jest tak ważny tryb, że naprawdę trzeba go przejść, chociaż nigdy go nie przeszedłem, po prostu jest takim, no taką tryb typu pojedź kolejką, tylko że tu mamy gondolę, nie kolejkę. I generalnie jest trudniej i rzadko kiedy można stąd wyjechać, no ale zobaczycie za moment. Tu mamy właśnie tutaj te gondole. I zresztą jak wjeździemy sobie w te tanki, te pojemniki, o i tu mamy cleaner, który czyści to wszystko i widzicie i to wypchnie ich. No i generalnie to utrudnia wyjazd stąd. No i nie umożliwia tak naprawdę w ogóle, no nie można wyjechać przez ten czas. No co utrudnia życie, no utrudnia życie, to tak bardzo mocno. O dobra, weźmiemy sobie dla dwóch osób, dla siebie, hahaha. A może ktoś wejdzie, no właśnie, wejdź do nas. O kurde, to bo jeszcze może tutaj, to teraz zobaczę. Co się dzieje? Paj, widzicie, tutaj mamy jakieś wybuchy i zaraz nas to trafi i wybuchniemy, no i to generalnie super gra. I patrz, widzicie o co mi chodziło, że nie można stąd wyjechać? Kurde, goście się zablokowali, bo właściwie nawet nie wiem o co chodzi. Dobra, jedziemy. No kurna, no co za mózg, no jedź tym. Nie, no co za mózg, musiał zrespić przede mną akurat, no co za mózg, no akurat przed nami, no. No i pa, i tak się wysadzili. Tego trybu nie wiem, trzeba być niewielki, żeby to przejść. I zresztą, o, dobra, wchodzę szybko tutaj. No i trzeba oczywiście tutaj uważać, bo tu się szybko wyjedzie stąd. Ale dobra, jak widzicie, nawet sprawnie idzie, powiem wam, sprawnie idzie. Raczej nie przejdziemy tego, bo tutaj bardziej ciekawostka pokazuje. Mówię, to jest strasznie ciężki do przejścia. Serio wam mówię. A jeśli macie takie, znacie takie dziwne tryby, a tak muszą być totalnie dziwne, typu, nie wiem, Skibidi Toilet i te sprawy, to podsyłajcie mi w komentarzach, po prostu piszcie tytuł, bo nie, jak tam z linkami traktuję komentarze. No i widzicie, zaraz wybuchniemy, bo jakiś mózg postanowił wjechać. O, i teraz nie ma... O, to się teraz wyłączyło totalnie. O, i o, widzicie. No, a było zagrożenie, dobra, spowalniamy. No i na przykład to ten mózg się zablokował, bo wjechał w nas. No i to w ogóle jest jedna z moich najlepszych prób. Serio, to jest tak trudny tryb do przejścia przez to, że każdy tu się blokuje. Każdy tu, nie wiem, każdy wjeżdża w siebie. To nie jest aż tak łatwe jak te z wagonikami. Znaczy z wagonikami też wjeżdżają, ale to jest, nie wiem, kilka razy trudniejsze, mówię. No i teraz gościu wjeżdża oczywiście jak kubica i zaraz wjedzie. We mnie i będzie bum bum, no i super, nie no, mózg. Kurna, no czego się pchasz? No i co takiego najlepszego zrobiłeś, no? O kurde, widzicie, jeszcze błot jest. No teraz zauważyłem. Czy tutaj jest spawn? Czy to jest spawn generalnie? Mogę zmieniać prędkość, co jest? Ale porobane, dobra, wezmę jego wózek. Teraz trzeba czekać, oczywiście. Kurczę, jest bardzo daleko dojechałem. Myślałem, że już tutaj od razu zginę. Deadnej tak w ogóle i totalnie. Oj, się zablokował. O nie, mój, sorry gościu. Ej, to pewnie mój, bo jest fus. Nie, no kurde. O, dobra, zadziałało, no i super. No to sobie jedziemy. Nie, nie! No to są klocki! O, no, dobra. No i tak wygląda po części ten tryb. To jest ten. Sulfuric acid. O chuj, to chodzi. No i o, i tu można coś kupić. O, i tu jakiś gość wlepiony. No i tak wygląda ten cały tryb. Więc co, to by było na tyle. Wiadomo co robić. Widzimy się w kolejnym odcinku z tego, nie wiem kiedy, a w kolejnym odcinku z innych serii generalnie, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki powrót właśnie spodobał. I co, do następnego.